Witam Was serdecznie, kochani moi. Dzisiaj taki filmik troszkę kontrowersyjny na temat sensu życia. Możliwe, że zaburzy on Wasze przekonania, Wasze poglądy. Zostań ze mną do końca. Zacznę od tego, że miałam bardzo przejmujący, realny sen. Myślę, że każdemu z nas przytrafił się taki mocny, przejmujący sen, który naprawdę nami wstrząsnął. To było jak takie objawienie, słuchajcie, tak można to nazwać. Takie przebudzenie, przyspieszone rozpoznanie świadomości. To wszystko wydarzyło mi się jednej nocy. Słuchajcie, jak wiele naszych snów, niektóre naprawdę nie trzymają się kupy i są takie nielogiczne, prawda? Szczególnie kiedy się przebudzimy i później chcemy komuś go opowiedzieć. W trakcie opowiadania sami jakby łapiemy się na tym, że ten ciąg wydarzeń nie trzyma się logiki. Czegoś jakby tu zabrakło, coś tutaj nie pasuje. Albo że wcale ten sen nie był aż taki ważny. Chociaż nam podczas śnienia wydawało się zupełnie co innego. Te przeżycia, które mieliśmy z nim związane, wszystkie emocje, uczucia, które były w nas podczas jego śnienia, były takie realne, były takie prawdziwe. No właśnie. A jak się budzimy, zderzamy się z rzeczywistością i okazuje się, że to tylko fikcja, że to było kolejne nasze wyobrażenie. A my tak bardzo je przeżyliśmy, tak bardzo w nie uwierzyliśmy, że aż nam głupio, aż nam wewnętrznie jakby wstyd, że tak nas pochłonął. Ile razy nam się takie coś przytrafia? Ile razy dajemy się wciągnąć w jakąś historyjkę, w jakąś bardzo ważną sytuację dla naszego życia, prawda? Ile razy tak jest? Ale dobrze, przemyślenia zostawię na później. Najpierw opowiem Wam mój sen. A więc, moi kochani, przyśniła mi się ogromna, taka ciemna dziura, która pochłania wszystko. Która pochłania wszystkich, każdego, bez wyjątku. I ta dziura nie ma dna, nie ma końca, można powiedzieć. Ludzie z boku próbowali tą dziurę zapełnić. A o czym ja tu mówię? Mówię tutaj o wszystkich dobrach materialnych. Kupno auta, kupno domu. Żeby mieć coraz więcej pieniędzy na koncie. Żeby być coraz bogatszym. Żeby móc coraz więcej. Dzięki tym rzeczom materialnym. Ale wiecie co? Z jednej strony zaciekawiło mnie bardzo to, jak wszyscy dookoła tej dziury skakali. Wszyscy dookoła tak bardzo byli nią, można powiedzieć, zafascynowani. Zajęci cały czas dokładali różne rzeczy. Wszystko, co mieli. Niektórzy ludzie tam nawet skakali do tej dziury i nie było żadnej odpowiedzi po drugiej stronie. Bo nie było drugiej strony. Tam była nicość, pustka, pochłaniająca wszystko. I widziałam ludzi, którzy całe swoje życie poświęcają na to, żeby tą dziurę zaspokoić. I w trakcie tej pracy próbowali również szukać szczęścia, zadowolenia. Wydawało się im, że im więcej tam włożą, tym będą bardziej szczęśliwsi. Że może jeszcze włożyli za mało, dlatego tego szczęścia aż tak nie odczuwają. A nawet jeżeli odczuli choć chwilowe zaspokojenie, tak zaraz wołało ono dalej. Daj mi więcej. Za mało. Za mało. I obserwowałam tych ludzi. I widziałam tam też moich bliskich, co było smutne dla mnie. Widziałam, jak ta dziura ich pochłania. Widziałam, jak tracą siły. Jak tracą zdrowie. Jak ta dziura, ta niezaspokojona potrzeba wysysa z nich życie. Widziałam, jak umierają przez nią. Jak zatracają się całkowicie, żeby ją wypełnić. I nic z tego nie wychodziło. Niektórzy nawet wpadali w tą dziurę, próbując zaspokoić ją sobą, własnym ciałem. Nic nie mogło jej zaspokoić. I się obudziłam. I byłam bardzo taka roztrzęsiona, można powiedzieć, emocjonalnie. Troszkę wystraszona i odczuwałam szok. Wiecie, to o czym Wam opowiedziałam, ten mój sen, ile osób wie, o czym mówię? Ile osób tak żyje dla zaspokojenia swoich potrzeb fizycznych, dla konsumpcji? Ile osób myśli, że kupując sobie fajną rzecz,
poprawi sobie humor, to działa bardzo krótkoterminowo. Szybko pojawia się znowu ta pustka, którą chcemy znowu wypełnić czymś fajnym. Pojechać gdzieś, zobaczyć coś fajnego, kupić sobie coś, zjeść coś, co lubimy, co sprawia nam przyjemność. Albo to dążenie do rzeczy, do posiadania, do władzy, do bogacenia się. Ilu z nas tak żyje? Poświęca na to całe swoje życie. I to nie jest jakieś nowe objawienie. Wszyscy o tym wiedzą. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wszyscy tam wewnętrznie czujemy, że to nie da nam tego prawdziwego szczęścia, spełnienia, sensu życia. Przyznajcie się, czego my tak naprawdę chcemy w życiu? Dążymy do szczęścia, do tego spokoju, równowagi, można powiedzieć, w życiu. I są ludzie, żyli ludzie na tym świecie, którzy doszli do tych swoich celów najwyższych, najwyższego poziomu posiadania. I wiecie, co wtedy robili? Wpadali w depresję, popełniali samobójstwa, ponieważ ich świat się kończył. Nie wiedzieli, jaki kolejny cel sobie wyznaczyć. Nie mieli dalej tego sensu, po co mają żyć. Zauważyli, że osiągając to, czego tak naprawdę chcieli, to nie dało im prawdziwego szczęścia. Że się pomylili, a poświęcili wszystko, żeby do tego dojść. Ale są ludzie na tym świecie, którzy wcale nie muszą tracić całego swojego życia, żeby dojść do takich wniosków. Niektórzy już wiedzą wewnętrznie, czują wewnętrznie, że nie tędy droga, że nie o to chodzi w życiu. I osiągają pełnię szczęścia, satysfakcji, sensu z życia, pozostając tu, gdzie są, mając niewiele, nie mając Ferrari czy domu z basenem, nie wyjeżdżając co miesiąc gdzieś za granicę. Oni się cieszą, że żyją, że oddychają, że mogą czuć, odczuwać, że słyszą. Tak często o tym zapominamy. Tak łatwo jest się zatracić, zgubić. Tak więc to było moje pierwsze przemyślenie. Natomiast nastąpiła u mnie druga refleksja, bardzo szybko. Takie mocne zakłopotanie, bo skoro mój sen był tak realny, tak żywy, taki prawdziwy, to czy to, co się teraz dzieje, to, że ja tutaj teraz jestem, że ja wstałam, obudziłam się, że jestem w takim, a nie innym miejscu, pełnię taką, a nie inną rolę, mam takie, a nie inne ciało. Czy to też nie jest przypadkiem sen? Czy to też nie jest jakaś iluzja? Kto mi zagwarantuje? Kto mi da gwarancję, że się zaraz nie obudzę i nie wyląduję w nowej scenerii? Nikt mi nie może tego zagwarantować. Wiem, to brzmi jak jakaś psychoza, jak jakaś ostra schiza, ale zastanów się, czy to wszystko, co nas otacza, to nie jest iluzja? Czy to jest prawdziwe? A my tak wszystko bierzemy serio. My tak wszystko mocno, prawdziwie przeżywamy. Tutaj się zatrzymam i zrobię z tego pierwszą część. Druga będzie niebawem dla tych, którzy chcą iść ze mną dalej w ten świat, który Wam mniej więcej właśnie nakreśliłam. Także, żeby nie zamęczać tych, którzy uważają to za bzdurę, fikcję. Jeżeli jesteś ciekawy czy ciekawa, zostaniesz, wysłuchasz do końca i będziesz. I jeżeli pierwszy raz mnie teraz widzisz, pierwszy raz mnie oglądasz, a coś Ci się spodobało, zapraszam Cię serdecznie do subskrypcji i może do komentarza. Chętnie porozmawiam. Wymienię się poglądami. Żegnam się z Wami cieplutko.